Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Bogdan Kuksztat, dyrektor Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, wygląda na to, że będziemy mieli nowego burmistrza. Jest zaskoczenie. Na pewno odchodzi pani Lori Lightfoot. No, w wyścigu prowadzi Paul Wallace. W drugiej turze zmierzy się z Brandonem Johnsonem. Co pan myśli na temat tego wyniku? Było zaskoczenie? Nie, zaskoczenia nie było. Znaczy nie było zaskoczenia, jeśli chodzi o wygraną Paula Wallace'a, bo on już od jakiegoś czasu przodował w sondażach przedwyborczych. Natomiast zaskoczeniem chyba trochę jest to, że jednak Lori Lightfoot nie zmieściła się w pierwszej dwójce. No i zaskoczeniem też, szczególnie dla niektórych, może być niska pozycja Willie Wilsona. Natomiast, ale tak ogólnie to w Chicago wszystko jest możliwe i zaskoczenia większego jakiegoś nie było. A miał pan okazję współpracować z Paulem Wallace'em albo rozmawiać chociaż z nim? Będzie wspierał Polonię, będzie wspierał biznes polski? Jak pan myśli? Ja myślę, że tak. On co prawda ma greckie pochodzenie, ale z osobami greckiego pochodzenia dobrze nam się tu w Chicago i rozmawia, i współpracuje. Mamy przecież kilku znanych polityków, którzy greckiego pochodzenia i w powiecie Cook, i w stanie Illinois, którzy wręcz uwielbiają Polonię i wręcz twierdzą często, że to dzięki Polonii im się tak powodzi na ich stanowiskach i wyborach. Paula Wallace'a ostatni raz widziałem na spotkaniu polonijnym. To był chyba Bancie Dziedzictwa Polskiego przed pandemią, 2018 rok być może. I tam on chętnie w kuluarach ze mną i z innymi przedstawicielami naszej organizacji, to jest Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, rozmawiał i łatwo dosyć znajdował wspólny język. Mnie się wydaje, że nadal tak będzie i no, myślę, że jeszcze przed tą kolejną rundą, drugą rundą, wyborami powszechnymi 4 kwietnia, możemy się spodziewać, że Paul Wallace zapuka do drzwi niektórych polonijnych organizacji. Na pewno będą okazje do tego, by spotkać się z nim ponownie i porozmawiać na temat tego, co on jako kandydat miałby do zaoferowania dla naszej grupy etnicznej, szczególnie środowiska biznesowego polonijnego w Chicago. Tak na marginesie mi się wydaje, że bardzo ciekawe będzie to, czy on przybędzie weźmie udział w Dniu Płaskiego w najbliższy poniedziałek w Muzeum Polskim. Tu taka ciekawostka. Wczoraj przed południem, przynajmniej niektórzy na Polonii, otrzymali e-mail z biura pani Lightfoot, potwierdzający, że ona przybędzie, by świętować z nami Dzień Płaskiego w Muzeum 6 marca, zdaje się, w najbliższy poniedziałek. Więc kto wie, być może i ona, i on pojawią się, co byłoby taką polityczną i środowiskową ciekawostką. My tutaj rozmawiamy o Paulu Wallace'ie, ale tak naprawdę jeszcze nie jest przesądzone, czy zostanie tym burmistrzem, no bo przecież jest jeszcze druga tura 4 kwietnia. A co o jeśli... tak, 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 właśnie, właśnie mówię, co ciekawe, jeśli czy przed tą drugą turą. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą turę, to zanosi się, biorąc pod uwagę ten wynik dotychczasowy, zanosi się na to, że to będzie pojedynek między kimś, kogo bardzo mocno wspiera Związek Zawodowy Policjantów, Wallace, i kimś, kogo bardzo mocno wspiera Związek Zawodowy Nauczycieli, czyli Brandon Johnson. Brandon Johnson nie miałby większych szans, gdyby na tym kończyła się ilość wyborców, znaczy ta, którą uzyskał wczoraj, ale ciekawe będzie bardzo to, czy ci, którzy głosowali na panią Lightfoot i na pana Garcia, a to przecież w dużym stopniu, podobnie jak Johnson, postępowcy, tak zwani progressives,
czy oni zagłosują na Johnsona. I jeśli tak, no to na podstawie wczorajszych wyborów on miałby szansę na to, by uzyskać co najmniej 55% głosów. Czyli rzeczywiście ta wygrana Paula Wallace'a absolutnie nie jest jeszcze przesądzona i kampania, okres wyborczy zapowiadają się bardzo interesująco. Czekamy zatem do 4 kwietnia i odejdźmy już trochę od tematu wyborów, bo widziałam też taką ciekawostkę, że jest prowadzony taki spis ekonomiczny i Polsko-Amerykańska Izba Handlowa wspiera coś takiego, zachęcacie firmy do tego, żeby wzięły udział w tym spisie. Mają czas, zdaje się, do 15 marca. Co to takiego, gdyby pan wytłumaczył? No, oprócz spisu powszechnego, US Census Bureau co jakiś czas organizuje taki spis dotyczący tylko i wyłącznie biznesu, ekonomii w Stanach Zjednoczonych. A to również, zdaje się, co 10 lat odbywa. Znaczy, takie w międzyczasie są różnego rodzaju podejścia, jeśli chodzi o zbieranie informacji statystycznych na temat biznesu. Także tak naprawdę to prawie, że co kilka lat, co 5 lat ten US Census zbiera takie informacje. Do 15 marca te biznesy, które w Stanach Zjednoczonych, które otrzymały formularz do wypełnienia, są zobowiązane do tego, aby te formularze wypełnić. To jest wymagane przez prawo. Nie wiem, czy w naszym środowisku polonijnym, tu w rejonie Chicago, ktoś otrzymał taki formularz, ale z tego, co słyszałem od dyrektora biura Census z Waszyngtonu, ponad 150 tysięcy biznesów w okolicy Chicago otrzymało takie formularze, więc ja myślę, że co najmniej kilkanaście procent z tych 150 tysięcy to również biznesy ze środowiska polonijnego i oczywiście gorąco zachęcamy tych, którzy otrzymali takie formularze, do tego, by je wypełnili, zwrócili, bo to będzie podstawą do tego, by uzyskać wiarygodne informacje na temat no, ogólnie stanu ekonomii i biznesu w Stanach Zjednoczonych, ale również jeśli chodzi o dane dotyczące biznesów polonijnych, o które dotychczas wcale nie było tak łatwo. Co jeszcze przed nami? O czymś ciekawym chciałby pan poinformować? Jeszcze chciałbym wrócić do wyborów, jeśli chodzi o naszą organizację, ponieważ tak się składa, że prawie że równocześnie z wyborami w Chicago na burmistrza i inne stanowiska, w naszej organizacji również odbywają się wybory. I prawdopodobnie dzisiaj, później, za kilka godzin, członkowie naszej organizacji dostaną zawiadomienie z biura PACC o tym, kto został nominowany, przeszedł tą tak zwaną pierwszą rundę do nowej rady dyrektorów, która będzie no, sprawowała swoją funkcję w latach 2023 i 2024. Taki proces wyborczy mamy co 2 lata. Ja z zadowoleniem muszę stwierdzić, że na tej liście większości są członkowie dotychczasowej Rady Dyrektorów, która świetnie spisywała się, jeśli chodzi o prowadzenie naszej organizacji, no ale jest też trochę świeżej krwi, więc będzie bardzo ciekawie. Pod tym względem członkowie naszej organizacji będą mieli jeszcze 10 dni do tego, by ewentualnie nominować kogoś przez tak zwaną petycję. I dopiero za 10 dni będziemy znali no, coś w rodzaju końcowego wyniku tych wyborów. A już teraz tych, którzy są zainteresowani spotkaniem członków naszej nowej Rady Dyrektorów, bezpośrednim kontaktem i networkingiem z nimi, zapraszam na spotkanie doroczne, takie sprawozdawczo-wyborcze, połączone właśnie z networkingiem, które odbędzie się 23 marca, czwartek 23 marca, no, w Muzeum Polskim przy 984 North Milwaukee Avenue. Więcej informacji dla tych, którzy byliby tym zainteresowani, oczywiście pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej. Będzie można uzyskać przez
e-mail, kontaktując się z nami, albo przez telefon. No to już tutaj poszczegóły odsyłamy do Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia wkrótce. Ja również, do zobaczenia.